wtedy, kiedy słyszymy i mówimy o tym przecież Państwu od kilku dni, że jest wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności byłego ministra obrony narodowej, a teraz szefa klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Mariusza Błaszczaka, że generał Tomasz Piotrowski, były dowódca rodzaju sił zbrojnych, chce dochodzić swojego dobrego imienia, bo uważa, że Mariusz Błaszczak dobre imię naruszył. No to oczywiście jest to już jakaś ważna informacja, która jest warta komentowania, ale wtedy, kiedy spojrzy się na wniosek, który został skierowany, wniosek od pełnomocnika generała Piotrowskiego, który jest skierowany do Sejmu i właśnie zawiera taki postulat, by Mariusz Błaszczak mógł być pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli wczytać się w to uzasadnienie, to muszę powiedzieć, że robi to ogromne wrażenie, bo w tym uzasadnieniu tego wniosku są szczegóły tamtego czasu, czyli kwietnia 2023 roku, kiedy to wyszło na jaw za sprawą postronnej osoby, że na teren Polski wpadła rosyjska rakieta. Pełnomocnik generała Piotrowskiego opisuje dokładnie wydarzenia w tamtym czasie, pisząc oczywiście na początku tego wniosku, że chodzi o to, że postępowanie Mariusza Błaszczaka mogło poniżyć w opinii publicznej generała Piotrowskiego oraz narazić na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowania stanowiska dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych poprzez zarzucenie, że generał broni Tomasz Piotrowski miał nie wywiązać się właściwie ze swoich obowiązków. Na kolejnych stronach tego uzasadnienia czytamy między innymi o tym, że generał właśnie czuje się poniżony, że zostało utracone za sprawą słów ministra obrony narodowej zaufanie do niego, że jego współpracownicy pytali o tę sprawę. Atmosfera wokół niego zrobiła się taka, gdzie rzeczywiście pytano o jego wiarygodność. Pytano, dlaczego nie poinformował, jeżeli wiedział o czymś, co wydarzyło się w grudniu, jak sugerował Mariusz Błaszczak. Były te słynne, już znane Państwu komunikaty Mariusza Błaszczaka, że to właśnie generał jest odpowiedzialny za nieprzekazanie informacji, że on o tym wszystkim wiedział. W tym uzasadnieniu wniosku czytamy, że jedyne, o czym było wiadomo, to było to, że na terenie Polski zostało odnotowany został sygnał wykryty przez radary, to znaczy echo radarowe, odbicie fali od zjawisk atmosferycznych. I to było wszystko, o czym wiedziano w grudniu. A więc nie było wiadomo, że na teren Polski wleciała rosyjska rakieta. W związku z tym te wszystkie komunikaty od Mariusza Błaszczaka mówiące o tym, że generał o wszystkim wiedział, ale nie poinformował i że teraz Mariusz Błaszczak ma zamiar, jak wówczas mówił, wnioskować o konsekwencje wobec generała, nie polegały na prawdzie, mówiąc zupełnie wprost. Co do wydarzeń, które miały wówczas też miejsce, ciekawe jest to, o czym również czytamy w tym wniosku, a co dotyczy tych kulis tak naprawdę wystąpień w tamtym czasie. Z jednej strony wystąpienie Mariusza Błaszczaka, z drugiej strony ze sprawą tego wniosku wiemy już, jakie były kroki wówczas podejmowane przez Mariusza Błaszczaka właśnie. Otóż wysłał on współpracownika swojego do generała Tomasza Piotrowskiego. Współpracownika, który był wówczas szefem, który pojechał do, czy też skontaktował się z generałem Piotrowskim, spotkał się z nim i zażądał wygłoszenia przez generała takiego komunikatu, który zdaniem generała naruszał tajemnicę państwową. Gdyby generał wygłosił komunikat, o który chodziło Mariuszowi Błaszczakowi, złamałby prawo, bo naruszyłby tajemnice, które powinny być chronione. Generał oczywiście się na to nie zdecydował. Poinformował zresztą o całej sprawie, o żądaniu wygłoszenia takiego komunikatu Biuro Bezpieczeństwa Narodowego i szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, który zgodnie z tym, co tutaj czytam, potwierdził, że Tomasz Piotrowski, generał, nie może wygłosić tego komunikatu, bo po prostu złamie w ten sposób prawo. Potem były kolejne kroki, które polegały wprost na szantażu ze strony ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka pod adresem Tomasza Piotrowskiego, bo minister miał mówić między innymi o tym, że jeżeli generał nie wygłosi tego komunikatu, to będzie miał kłopoty. A więc no, wprost chyba trzeba to rozumieć, jako groźbę ze strony ministra obrony narodowej. To jest 7-stronicowy dokument, w którym również czytamy o całym dorobku generała Tomasza Piotrowskiego jako żołnierza. Od początku można prześledzić tutaj jego życiorys. No i słowa o tym, że to, co wokół niego się działo za sprawą ministra Błaszczaka, który zresztą wprost jest tutaj oceniony jako człowiek, jako polityk, który chciał zrzucić winę na generała Tomasza Piotrowskiego, chciał w ten sposób uniknąć swojej odpowiedzialności, chciał, i to też czytamy w tym wniosku, tak interpretuje to generał Piotrowski, jego pełnomocnik, po prostu nie zaszkodzić sobie politycznie i w ten sposób przerzucał odpowiedzialność na generała,
który nie chciał zgodzić się na wygłoszenie komunikatu niezgodnego z prawem i z prawdą.